To dzień dobry. Serdecznie witam wszystkich kandydatów do pierwszego liceum, do klas z maturą albo międzynarodową, albo polską. Ja nazywam się Roman Kuliniak. Jestem jednym z anglistów, którzy pracują w naszym liceum. I na dzisiejszym spotkaniu chciałbym wam po prostu przekazać więcej szczegółów dotyczących tego, jak wygląda egzamin wstępny, czyli ten test kwalifikujący was do tych dwóch profili. Na początek przypomnę takie główne zasady, mianowicie to, że aby ubiegać się o przyjęcie do tej klasy, bezwzględnie musicie poddać się temu testowi. Już w tej chwili trwają zapisy, można to zrobić telefonicznie, ewentualnie osobiście, kto chce podejść do sekretariatu i zapisać się na ten test. Nawet osoby, które będą wybierały profile dwujęzyczne jako drugie w kolejności, muszą przystąpić do tego testu, ponieważ bez zaliczenia tego testu nie ma możliwości kwalifikowania kandydatów do klas dwujęzycznych. Więc proszę pamiętać, że ci, którzy w pierwszym wyborze, jak również w drugim, bądź nawet trzecim, muszą poddać się temu testowi. Test odbędzie się w czerwcu i no, przejdźmy może do szczegółów, jak ten test wygląda. Na naszym dzisiejszym spotkaniu ja chciałbym wam pokazać, jakie typy zadań się pojawią w tym teście i może troszeczkę podpowiedzieć wam, jak należy podchodzić do rozwiązywania tego typu zadań. Więc na pewno będzie zadanie, które będzie się nazywało czytanie tekstu ze zrozumieniem. To mniej więcej wygląda w ten sposób, jak teraz widzicie na ekranie. Jest to tekst ciągły i w tym tekście ciągłym, jak widzimy, są luki. One będą wynumerowane. Tych luk nie będzie zbyt dużo. I waszym zadaniem jest dobranie teraz brakujących fragmentów. Te brakujące fragmenty będą podane poniżej. Oczywiście do wyboru jest więcej fragmentów niż trzeba. To znaczy, że tylko niektóre będą pasowały. Jak należy podejść do rozwiązywania takiego zadania? No na początek należy cały tekst przeczytać spokojnie i sprawdzić, czy ogólnie rozumiemy to, co w tekście jest. I dopiero później, przy drugim, może przy trzecim czytaniu, zacząć dobierać fragmenty. I zawsze warto zacząć od tych fragmentów, które będą na pewno dla każdego jakieś bardziej oczywiste od tych mniej oczywistych. Żeby fragment nam pasował do tekstu, to musi być to fragment, który oczywiście logicznie pasuje do tekstu, ale musi być to również fragment, który pasuje gramatycznie. Więc proszę też zwracać uwagę przy wybieraniu prawidłowej odpowiedzi, czy reszta zdania pasuje gramatycznie do tej części tekstu, do której wkładamy brakujące zdanie. Na przykładzie tego pierwszego zadania będą też zadania innej natury. Na przykład mogą być pytania otwarte do tego tekstu, mogą być pytania typu prawda, fałsz i mogą być pytania sprawdzające słownictwo z tego tekstu. To może wyglądać w ten sposób. Proszę zwrócić uwagę, co tutaj mamy. Znajdź słowa w tekście, które mają to samo znaczenie, co słowa poniżej. Więc widzimy tutaj root remark, frozen water, fascinated, concentrate, finish, start a journey. Więc już po uzupełnieniu całego tekstu należy jeszcze raz do niego wrócić i zacząć znajdować słowa, które będą odpowiadały. Oczywiście to, co macie tutaj podane, to są synonimy. Wy musicie znaleźć słowo, które ma to samo albo bardzo podobne znaczenie, a zostało ono użyte w tekście. I gdybyśmy chcieli sobie na przykład rozwiązać pierwszy chociażby podpunkt, to jest root remark, czyli bezczelna uwaga. I oczywiście w tekście widzimy, że tutaj jest takie słówko jak insult. I właśnie insult to jest słowo, które odpowiada znaczeniowo temu słowu root remark. No i w ten sposób po kolei z każdym słowem należy się uporać. Kolejna część zadania tego testowego to są testy na słownictwo i one mogą wyglądać w ten oto sposób. Będzie podane słowo w nawiasie, to jest słowo wyjściowe i z tego słowa wyjściowego
należy utworzyć słowo pochodne, ale takie słowo, które będzie i logicznie, i gramatycznie pasowało do treści zdania. I widzimy w pierwszym przykładzie słówko adventure, czyli przygoda. I dalej treść zdania jest taka. People like taking risks. No, powinniście sobie zawsze zadać pytanie, jaki polski może odpowiednik, bo on będzie pomagał, ale jaki logiczny odpowiednik będzie tutaj pasował. Skoro to jest słowo, które występuje przed rzeczownikiem, no to logicznie powinniśmy poszukać czego? Przymiotnika. Bo wszystko razem będzie oznaczało, że ludzie, którzy lubią przygody, po polsku akurat jest to dosyć opisowa wersja, po angielsku nie, czyli szukamy przymiotnika. A zatem mamy co? Adventurous people like taking risks. I w ten sam sposób następne przykłady robimy. Czasami proszę też zwracać uwagę, taki jest ostatni przykład, żeby zachować logikę. W ostatnim przykładzie mamy zdanie takie. By the time the police arrived, the gang had already, jest słówko appear, ukazać się. Oczywiście logiczne będzie, że coś ten gang zrobił, czyli robimy czasownik w czasie przeszłym, żeby pasowało nam logicznie do tej policji, która się pojawiła. Natomiast, żeby logikę zachować, no to trzeba powiedzieć co, że ten gang zdążył uciec przed tą policją, a zatem prawidłowe rozwiązanie do tego to jest disappeared. Kolejny typ zadania, który będzie sprawdzał słownictwo, to jest tak zwany hangman. Na pewno w szkole bawiliście się takimi zadaniami i to zawsze polega na tym, żeby z kontekstu rozumienia zdania odgadnąć brakujące słowo, które jest podpowiedziane jakąś środkową literą. I jak weźmiemy sobie pierwszy przykład, the vegetables taste so well because I have, czegoś brakuje, them myself in the garden. No to z tekstu zdania wynika, że tak, jakieś warzywa smakują bardzo dobrze, ponieważ ja coś zrobiłem z tymi warzywami w moim ogrodzie. No co można z warzywami robić w ogrodzie? Oczywiście uprawiać je. Więc szukamy słowa, które oznacza uprawiać. Akurat w języku angielskim uprawiać i rosnąć to jest to samo słowo, a zatem chodzi o słowo grzeł. No ale znowu, trzeba uważać na to, aby to było zgodne i spójne ze strukturą gramatyczną. Skoro w zdaniu jest I have, to jest jakby podpowiedź, że czasownik ma być dokończony w strukturze czasu present perfect. A zatem poprawna odpowiedź jest I have grown them myself in the garden. Czyli raz musicie pilnować tego, żeby zgodność gramatyczna została zachowana po identyfikacji logicznej, jakie słowo tutaj logicznie pasuje, co uzupełnia treść zdania. Więc to byłby drugi typ zadania na słownictwo. No, kolejna część i ona taka będzie najdłuższa i chyba najbardziej taka istotna, to są struktury gramatyczne. Jeśli chodzi o struktury gramatyczne, pierwsze zadanie, które będziecie mieli do rozwiązania, to jest, można powiedzieć, taki absolutnie abecadło operowania czasownikiem w języku angielskim, czyli tworzenie pytań i przeczeń do podkreślonej części zdania. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Ja może sobie zdaję sprawę z tego, że czasami na poziomie szkoły niekoniecznie to jest mocno wyćwiczone. Więc ten czas, który Wam pozostaje do egzaminu, bardzo bym Wam polecał, abyście swoich nauczycieli poprosili albo innych edukatorów, ktokolwiek Was wspomaga, żeby głównie przećwiczyć właśnie tworzenie pytań i przeczeń w określonych czasach w języku angielskim. Jest to absolutnie podstawowa umiejętność, ponieważ bez opanowania tej umiejętności na zasadzie odruchu naprawdę trudno czegokolwiek później skutecznie nauczyć, jeśli chodzi o struktury czasownikowe w języku angielskim. I teraz przychodząc do tego zadania, proszę zwracać uwagę, co zostało w tym zdaniu podkreślone. W tym wypadku jest the same political opinions. Oni dzielą te same opinie polityczne. No to jest pytanie do tego logiczne, co dzielą, prawda? Więc zaczynamy pytanie od what. Patrzymy dalej na to, w jakim czasie jest zdanie zbudowane. To akurat jest zbudowane w czasie present simple. A zatem prawidłowe pytanie w czasie present simple wymaga inwersji i posiłkowego czasownika do. Krótko mówiąc, pełne, poprawne pytanie do pierwszego przykładu musi wyglądać what do they share? I koniec filozofii.
Następne zdanie pytające również macie w czasie present simple, to jest akurat trzecia osoba, tu oczywiście operatorem będzie das i czasownik wróci nam do formy podstawowej, czyli nie ma już końcówki s. Zdanie trzecie jest w czasie przeszłym, past simple i znowu operatorem potrzebnym będzie did i to skutkuje tym, że nie będzie końcówki ed. Zdanie kolejne jest w czasie present perfect, tu tylko przestawimy operator, końcówka zostanie. I ostatni przykład w czasie przyszłym, tu też przestawimy operator will i reszta bez zmian. Druga część tego zadania, bo to jest ta sama umiejętność, to jest zbudowanie przeczeń, czyli znowu posługiwanie się operatorami, które spowodują, że w dwóch czasach, czyli present simple i past simple, te końcówki nam muszą oczywiście zniknąć. Kolejne zadanie, które tutaj widzimy, to jest zadanie sprawdzające, jak sobie radzicie z prawidłowym stosowaniem czasów w języku angielskim. No niestety tych czasów w języku angielskim jest sporo, bo aż 16. Na egzaminie wstępnym naturalnie nie oczekujemy, że tak powiem, wszystkie czasy będziecie mieli opanowane, ale tę grupę podstawową trzeba mieć opanowaną. Czyli tak bym wymienił z marszu. Oczywiście czas present simple, czas present continuous, past simple, past continuous, present perfect simple, present perfect continuous i wyrażanie przyszłości przy pomocy will i be going to. Także to jest tak mniej więcej połowa, podejrzewam, tych wszystkich czasów i to na dzień dobry, powiedzmy, nam powinno wystarczyć. Co wy będziecie mieli zrobić w tego typu zadaniu? Widzimy, że czasowniki są podane w nawiasach i te czasowniki oczywiście należy dopasować prawidłowo używając czasów. Ale znowu, zanim to zrobicie, musicie bardzo dokładnie przeczytać treść zdania, bo bez zrozumienia treści zdania trudno będzie użyć prawidłowego czasu. I pierwsze zdanie, jak sobie weźmiemy, ktoś mówi tak, hate spend, tak? I dalej the whole of the weekend at home, let's go out. Więc ktoś nie cierpi spędzać całego weekendu w domu, więc wyjdźmy, a zatem jest to odniesienie do obecnego stanu rzeczy, a zatem chodzić musi o czasy teraźniejsze. Czasownik hate występuje tylko w czasach prostych, czyli nie ma to znaczenia, że w tej chwili czegoś nienawidzę. Jak generalnie czegoś nienawidzę i w tej chwili tylko, to jest zawsze czas prosty, a zatem mamy I hate. Ale po czasowniku hate wymagana jest specyficzna konstrukcja następnego czasownika. Ten czasownik, czy ta konstrukcja nazywa się gerund, to jest czasownik, który przyjmuje końcówkę ing. A zatem prawidłowe rozwiązanie jest I hate spending the whole of the weekend at home, let's go out. Następne zdanie jest takie. No, patrzymy znowu na treść, tak jak powiedziałem, why they're doing nothing, because I need some help. Znowu odniesienie jest wyraźne do teraźniejszości, no ale zadajemy pytanie teraz o sobie, dlaczego stoisz niczego nie robiąc, czyli w tej chwili, zgadza się? Oczywiście czasownik stand nie ma takich ograniczeń jak hate, w związku z tym zadajemy pytanie w czasie present continuous. Why are you standing there doing nothing? I odpowiedź, because I need some help. Gdybyśmy tu jeszcze mieli sobie, że tak powiem, przyjrzeć jakiś przykład, no weźmiemy przykład piąty, tam jest takie kluczowe słówko ever, ono jest charakterystyczne do użycia czasu present perfect, bo pytamy o doświadczenie życiowe jakiejś osoby, a zatem tutaj prawidłowe rozwiązanie będzie have you ever ridden a horse? Yes, it was a great fun. Natomiast odpowiedź odnosi się do mojego konkretnego wydarzenia z jakiejś przeszłości i ta odpowiedź będzie już w czasie past simple. Kolejny typ zadania sprawdzający wasze umiejętności gramatyczne to jest zamiana na stronę bierną. Czyli tak, they invited the friends to a party. To jest zdanie wyjściowe, ono jest w stronie czynnej. No i żeby zrobić stronę bierną, to taki myk musi podstawowy powstać, czyli co? Dopełnienie, w tym wypadku to jest słówko a party, stanie się podmiotem zdania, a they stanie się dopełnieniem zdania. Zamieniamy kolejnością i zaczynamy zdanie od a party. Czasownik główny jest invited, czyli w czasie przeszłym, a zatem musimy stworzyć strukturę strony biernej w czasie przeszłym i ta struktura to jest was, were i trzecia forma czasownika. Krótko mówiąc, całe zdanie przetworzone powinno brzmieć
Tutaj są dwa dopełnienia. Dopełnienie to bliższe jest w tym miejscu, the friends. Więc oczywiście od friend zaczynamy, nie pałacy, bo przyjaciele mogą być zaproszeni, a nie przyjęcie. Przegapiłem. Więc zaczynamy zdanie od the friends. I całe zdanie, które nam powstanie w stronie biernej, to po prostu będzie co? The friends were invited to the party. Można dodać by them, ale they to żadna informacja i taką informację w stronie biernej można sobie po prostu darować. Inaczej byłoby w zdaniu poniższym, bo tu jakaś grupa muzyczna, the band i live performance i tutaj strona bierna z kolei w czasie present perfect, has given, ta forma będzie has been given i całe zdanie a live performance has been given by the band. Tu można oczywiście dopowiedzieć przez kogo, no bo to nie jest takie oczywiste, co za występ na żywo. Więc to będą przykłady ze stroną bierną. Kolejnym zadaniem, jakie może się pojawić i na pewno się pojawi, to są transformacje. Chodzi o to, aby z jednego zdania wyjściowego przekształcić zdanie następne w ten sposób, aby zachowało ono dokładnie takie samo znaczenie. Oczywiście część tego drugiego zdania będzie podana, to widzicie tutaj, prawda? Natomiast wy macie odtworzyć albo strukturę, albo wyrażenie, które będzie dokładnie tak samo znaczyło jak zdanie wyjściowe. So, can you describe Peter to me? Oczywiście możemy to uzupełnić na przykład w ten sposób. Can you tell me what Peter looks like? Tak? Czyli czy możesz mi powiedzieć, jak wygląda Piotr? No to jest to samo, czy możesz opisać mi Piotra. Zdanie drugie. Tom telephoned during lunch to invite us to go camping. Więc w czasie lunchu byliśmy, a zatem w trakcie wykonywania czynności i tu jest doskonały kontekst do tego, aby użyć czasu past continuous. Powiemy zatem, we were having lunch when Tom invited us to go camping. I ostatnie zadanie, które się pojawi, tam oczywiście mogą się pojawić jeszcze zadania typu wybierz poprawną odpowiedź, czyli będzie jakieś zdanie z luką, do którego będą 4 bądź 3 zaproponowane odpowiedzi i należy wybrać tę poprawną. No, przy tego typu zadaniu najlepiej zrobić to w ten sposób, że zapewne rozróżnicie jakąś odpowiedź, która jest, mówiąc krótko, bzdurą gramatyczną i ją na początku wykluczamy. No a później zastanawiamy się, która jest poprawna i która jest być może najlepsza. Ostatnie zadanie to jest już takie, można powiedzieć, bardzo kompleksowe, czyli uzupełnienie tłumaczenia zdań. Będzie napisane zdanie po polsku, które później należy uzupełnić wersją angielską. Jak widzimy, znowu część tego zdania już istnieje. Ta część tego zdania istnieje raz, żeby Wam pomóc w tym tłumaczeniu, a dwa, żeby czasami wymusić pewne struktury, które my chcemy tutaj sprawdzić. To zadanie jest raczej głównie skierowane na poprawność struktur gramatycznych niż na słownictwo, chociaż pewne frazy mogą ze słownictwa też się pojawić. I teraz weźmiemy sobie pierwsze zdanie. Porozmawiajmy o tym, co on będzie robił po skończeniu szkoły. Może pierwsze zdanie. Widzimy, że mamy przetłumaczyć wyrażenie porozmawiajmy. Zawsze trzeba bardzo dokładnie i uważnie czytać wersję polską. Co to jest porozmawiajmy? To jest tryb rozkazujący do pierwszej osoby liczby mnogiej. I żeby to oddać, my musimy powiedzieć coś z let's. Let's talk about. I dalej what? Co będzie robił? No będzie robił, czyli zadajemy pytanie o przyszłość, więc wykorzystamy czas przyszły. Let's talk about what he will do after he, po skończeniu szkoły. I tu jest już taka, no można powiedzieć, trudniejsza sprawa, ponieważ to, co tu widzicie po after, to jest takie zdanie podrzędne czasowe, no i niestety w języku angielskim w tego typu zdaniach podrzędnych czasowych nie można używać czasów przyszłych z will. Zamiast tego używa się czasów teraźniejszych. Stąd prawidłowe skończenie tego zdania powinno zawierać czas teraźniejszy. After he finishes school. Dalej mamy chciałby zostać tancerzem. No, tancerza mamy, chodzi o sprawdzenie, czy znacie frazę chciałby. No i ta fraza jest oczywiście he would like to be, he would like to become. So he would like to be a dancer, ale jeszcze się nie zdecydował. Mówimy o osobie żywej, osobie, która ma jakieś doświadczenia życiowe.
A zatem o tej decyzji trzeba powiedzieć czasem present perfect. But he hasn't decided yet. Albo he hasn't made up his mind yet. Więc jak widzimy, w tym jednym zdaniu możemy sprawdzić, czy wy znacie tryb rozkazujący, czas przyszły, zależność zdania podrzędnego, znajomość frazy would like to be i jeszcze na końcu prawidłowe zastosowanie czasu present perfect. Dlatego to zadanie jest takie bardzo przekrojowe i bardzo kompleksowe. No, myślę, że przykłady, które wam pokazałem i że tak powiem, pewną technikę, którą podpowiedziałem, pomoże wam w rozwiązaniu skutecznym tego testu. No i tym sposobem możliwość ubiegania się o przyjęcie do klas dwujęzycznych albo z maturą polską, albo z maturą międzynarodową. No, serdecznie wszystkich zapraszam i mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku już bardziej normalnym niż ten, który trwa w tej chwili. Także bardzo serdecznie zapraszam do naszej szkoły. Tutaj jest logo naszej szkoły, proszę sobie na nie zerknąć. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia na egzaminach.